idzie to w dobrym kierunku. Mamy teraz dobrego trenera, Artura Wasia, który nam wspomaga poprawić aspekty techniczne. Trener Witold także spisuje się w tej roli. No i oczywiście jesteśmy skupieni i jesteśmy także zmotywowani do tej pracy, bo wiemy, że igrzyska już się zbliżają dużymi krokami. No i co? No czeka nas dobra robota, ciężka robota. Teraz obecnie znajdujemy się w Szczecinie na obozie, to jak powiedziałeś dobrze, to jest taki rozruch mięśni. Następnie będziemy jechać na obóz, prawdopodobnie za granicę, ale co nie jest jeszcze pewne, to czeka nas tam szczególnie praca tlenowa. Głównie będziemy jeździć na rowerze, ale wiadomo, no to też praca tlenowa, ale także praca intensywna, 20% tej intensywności musi być. No i co? I później wkraczają takie ukierunkowane rzeczy, takie jak wrotkarstwo, imitacje. No i także dużo siłowni nas czeka. Wtedy można powiedzieć, że forma musi być taka już szczytowa, bo wtedy walczymy o miejsca na igrzyska. Co prawda mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy jak poprzedni, że będziemy dużo wyjeżdżać, że nie będziemy zamknięci w bańce, ale bądźmy dobrej myśli, no i czekamy, co będzie dalej. Ja bym był zadowolony, jakbym się dostał na igrzyska olimpijskie i oczywiście tam celuję może w pierwszą 20, 15. No i liczę bardzo na drużynę, bo wiadomo, to trzeba weź duże buty naszych kolegów, Konrada Niedźwieckiego, Jana Szymańskiego, Zbigniewa Brudkę, to co jest naprawdę ciężkie zadanie, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy ich godnie zaprezentowali. Tak naprawdę jest już od dłuższego czasu, no wiadomo, pandemia trochę pokrzyżowała, ale tak również nauczyła dużo pokory i dużo jakiejś odpowiedzialności. No i jest już fokus za 10 miesięcy igrzyska, za 7 już są kwalifikacje do igrzysk, więc jak najbardziej jest już fokus od samego początku, od kwietnia. Zaczynamy dosyć szybko, ale no, po prostu tak trzeba. Dopiero trzeba pobudzić te mięśnie do pracy i z każdym miesiącem, z każdym okresem będzie coraz ciężej, aż dojdziemy do kluczowego momentu, czyli właśnie kwalifikacji oraz igrzysk. Zadowolony jestem z samego startowania, może nie do końca z wyników, ale tak, jestem zadowolony. Nie powiem, że nie jestem zadowolony. Udało się wystartować na Mistrzostwach Świata, może nie było tam najlepszej formy, ale sam start był, jakby tryb startowania został w jakiś tam sposób podtrzymany, no i tak naprawdę nie mamy 2-letniej przerwy od startów, czyli po prostu startowaliśmy, więc jak najbardziej jestem zadowolony. Zawsze to jest Mazurek na podium, ale sam start mnie na pewno zadowoli. Pierwszy start po prostu tak zwany frycowy zapłacić i poza 4 lata we Włoszech, za 5. Tak, na następnych igrzyskach po prostu no, już tak jak najlepszej strony się pokazać, czyli stanąć na podium. W lecie zdarza się nam przede wszystkim też jeździć na łyżwach, bo w lipcu albo sierpniu gdzieś jesteśmy za granicą, gdzie jest możliwość jazdy na lodzie, ale głównie to rower, siłownia, rolki, bo jest to bardzo zbliżone do łyżwiarstwa, siła ogólna, no i takie przygotowanie po prostu motoryczne. Zeszły sezon rzeczywiście był bardzo trudny, dużo nam rzeczy pouciekało, zawodnicy mieli kłopoty, mieli pozytywne testy, izolacje i tak dalej. Późno zaczęliśmy, także chcemy w tym sezonie tego uniknąć, dlatego już w połowie kwietnia mamy taki pierwszy rozruchowy tydzień. Chcemy maj bardzo solidnie, objętościowo, ale też nie schodzić bardzo, bardzo z intensywności, żeby zawodnicy byli gotowi na kwalifikacje olimpijskie, bo to jest ważne, kwalifikacje olimpijskie niestety w naszym sporcie są w sezonie olimpijskim. Także na ten moment po stronie kwalifikacji olimpijskich mamy zero, musimy je dopiero wykonać, to będzie przełom listopada i grudnia, także to jest na pewno takie miejsce na pierwszą wysoką dyspozycję, a później igrzyska. Zaczęliśmy od testów wydolnościowych, musimy zbudować progi, musimy określić poziom, na którym zawodnicy będą realizować poziomy intensywności, także od tego zaczęliśmy. Dwa dni pierwsze to były testy, wczoraj byliśmy na długiej przejażdżce rowerowej, takiej na niskiej intensywności. To są w zasadzie w pierwszej części sezonu niska intensywność dominuje, natomiast robimy też wprowadzenie do intensywnych treningów, do budowania mocy, także no tutaj mamy takie wprowadzenie do aktywności. Chcemy wyjechać gdzieś troszkę cieplej, bo u nas jednak część zawodników mieszka na południu Polski, w Zakopanem, czy tam jest jeszcze zima zupełna, no i ciężko jest tą taką pracę rowerową realizować. Robimy troszkę zastępczo, troszkę biegania, ale to jednak mimo wszystko nie są te godziny, o które nam chodzi i chcemy w maju pojeździć na rowerze w ciepłym klimacie. Robimy wszystko, żeby jak najwięcej z tej 6-osobowej grupy się zakwalifikowało. Jest szansa, żeby zakwalifikowała się drużyna. To jest 3 plus rezerwowy. Są szanse na indywidualne kwalifikacje. Na pewno zrobimy wszystko, żeby jak najszersza grupa zakwalifikowała się na igrzyska.